Cześć siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić taki minecraftowy napis, jak zrobić logo Minecraft. Także może otwórzmy sobie nowy plik, czyli plik nowy. Ja akurat zrobię sobie taki o wielkości Full HD, czyli 1920x1080, ok. Troszkę sobie oddalę widok, no i możemy już zaczynać. Musimy sobie przygotować tak właściwie do tego trzy kolory, także może wejdźmy tutaj od razu w palety kolorów i przygotujmy sobie takie kolory jak ja, można przepisać sobie teraz właśnie ich kod. Potrzebujemy taki kolory bardzo jasno szary, prawie podchodzący pod biel. Jest tutaj jego kod E0DBD7, można sobie przystopować i przepisać, jest taki też ciemniejszy szary, jego kod to ADA3A1 i jest taki też grafitowy, jego kod to 28282A. Także można sobie to wszystko przepisać i ogólnie nacisnąć Enter, zaakceptować, kliknąć OK i ten kod powinniśmy już mieć tutaj wproponowanych w palecie kolorów. Także może wybierzmy sobie najpierw ten taki średnio szary, OK, i stwórzmy sobie tekst. Może narzędziem tekstu stwórzmy sobie właśnie tekst na całej wielkości, tego białego tła na razie nie usuwajmy, tej warstwy, może potem sobie po prostu jakieś tło fajne wkleimy. Także napiszmy sobie standardowo, ja sobie napiszę czarny, piszemy akurat w tym wypadku, piszemy to wszystko z małych liter, powiększę to sobie jeszcze, wyśrodkuję, wyjustuję, ok, powiększę i używamy do tego specjalnej czcionki, którą oczywiście umieściłem wam w opisie. Także zaznaczmy sobie tekst, wybierzmy sobie tutaj czcionkę, wpiszmy sobie po prostu Minecraft, powinno już wyskoczyć, ok, jest to czcionka Minecrafter, można użyć sobie też Minecrafter Alt, jest to taka bardziej czcionka popękana, ale my akurat w tym poradniku użyjemy takiej zwykłej, myślę, że akurat lepiej się prezentuje bez tych spękań, chociaż oryginalnie to logo ma takie popękania, natomiast my sobie zrobimy bez i też będzie bardzo fajnie wyglądać. Także zaznaczmy sobie jeszcze cały tekst, powiększmy go odrobinę, no może za dużo, jakieś 330 sobie zróbmy, myślę, że powinno być w porządku. Dobra, Enterem jeszcze to sobie wyśrodkuję, żeby było równo. Teraz użyjmy sobie narzędzia przekształcania i musimy troszkę pochylić ten napis, bo właściwie w oryginale jest on troszkę pochylony, czyli zróbmy może coś takiego. Po prostu, żeby on był trochę pochylony, trzeba pamiętać o tym, że on się troszkę zmniejszy, więc też przy tworzeniu jakby tekstu trzeba wziąć to pod uwagę, że musi być on troszkę większy niż chcemy jakby osiągnąć. No i wydaje mi się, że to tyle. Powinno być ok, kliknijmy sobie przekształć. No i mniej więcej coś takiego. Jak widać, on się zmniejszył, troszkę przesuniemy go teraz jakoś na środek. Myślę, że on troszkę... O nie, jest ok, jest prosto. No i dobra. Właściwie mamy już utworzony ten tekst, musimy teraz rzucić sobie jakby cień. Tylko to jest takie dziwne, że w tych lewych literkach cień pada na prawo, w tych prawych literkach cień pada na lewo, a w tych środkowych idzie on idealnie na środek. Jest to dość ciężkie do zrobienia, to znaczy jest to dość ciężkie do wymyślenia, jak to zrobić, natomiast troszkę przy tym przysiedziałem i bardzo fajny efekt wyszedł. Także zduplikujmy to sobie razy 3 ten napis, czyli raz, dwa, 3, czyli mamy łącznie 4 warstwy z tymi napisami. No i teraz z tego pierwszego wchodzimy sobie w filtry, wybieramy sobie rozmycie, rozmycie w ruchu. Wybieramy sobie liniowy, długość wybieramy sobie, zaraz zobaczymy. Musimy najpierw, o właśnie, znaleźć tutaj i wybrać sobie jeszcze kąt 225, przez co rzuci się to w prawdopodobnie w prawo, o właśnie, w prawo. Może długość ustawmy sobie jako 40, myślę, że powinno być ok. Także długość 40, kąt 225, rzućmy to sobie. I będziemy to samo robić z innymi warstwami, tylko po prostu inaczej. Czyli może wyłączmy sobie tą widoczność tej warstwy u góry, teraz na tej warstwie rzućmy sobie praktycznie to samo, czyli wyświetl ponownie. I tylko zmieńmy tutaj sobie jakby kąt, zmieńmy go sobie na 270 i teraz powinno padać idealnie prosto, czyli 270, zobaczmy jak to, o właśnie, i teraz idealnie w dół leci, czyli ok. No i zrobimy to samo sobie z trzecią warstwą, tylko tutaj zrobimy sobie po prostu inny też kąt, ustawmy to sobie na 315 i myślę, że powinno być w porządku, także kliknijmy sobie ok, zaakceptujmy zmiany. No i dobra, możemy teraz wyłączyć sobie widoczność warstwy z tekstem, wejdźmy sobie kubełek, wybierzmy sobie zwykły kolor czarny i tym kubełkiem po prostu sobie wypełnijmy jakby ten cały rozmazany napis, czyli wypełniamy i wyszło coś takiego. Wyłączamy widoczność, robimy to samo z pozostałymi warstwami, z tym, że tutaj może zróbmy sobie te dwie środkowe litery. Jeżeli akurat mi się właśnie fajnie trafiło, że mam dosyć tutaj parzysty napis, czyli dwie środkowe jakby będą prosto, jeżeli mamy nieparzysty, no to jedna lub trzy powinny być zaznaczone. Tutaj akurat dwa, więc fajnie wyszło, że mam tutaj 6 liter, dwie po lewej, dwie na środku, dwie po prawej, wygląda to ok. Teraz
teraz tą trzecią warstwę też sobie jakby zamalujmy tym kubełkiem. No i okej. Teraz musimy sobie troszkę to pousuwać, czyli zaznaczamy sobie. Włączmy może sobie jeszcze tekst, zobaczmy jak to będzie wyglądać. Ten tekst możemy przesunąć na samą górę. No i dobra. Teraz na tej warstwie z tym włączonym cieniem musimy usunąć tak właściwie wszystkie oprócz tych dwóch pierwszych cieni. Czyli zaznaczamy to sobie mniej więcej tak, gdzie to się tutaj kończy. Może włączmy sobie ten napis. Okej, coś takiego, czyli gdzieś tutaj to usuwamy, czyli po prostu wejdźmy sobie edycja, wyczyść, wyłączamy sobie tą warstwę, teraz tą warstwę środkową, tutaj usuwamy wszystko oprócz środka, czyli edycja, wyczyść i zaznaczamy sobie jeszcze to po lewej i tak samo edycja, wyczyść. Dobra, włączamy sobie widoczność tej warstwy trzeciej, wyłączamy widoczność tej środkowej, no i tutaj musimy usunąć wszystko oprócz tej literki, oprócz tych dwóch literek po prawej, czyli może zrobimy sobie coś takiego, myślę, że powinno być w porządku i teraz edycja, wyczyść, zaznaczenie brak. No i uzyskaliśmy, o dobra, może jeszcze tutaj usuniemy po prostu, tutaj się pojawiło takie coś, okej. Edycja, wyczyść. Teraz powinno być naprawdę ok. Zaznaczenie brak. No i mamy właściwie coś takiego uzyskane, że mamy teraz taki fajny cień. Możemy go sobie połączyć ze sobą w dół, czyli prawy przycisk myszy, połącz w dół. Włączmy sobie widoczność napisu. I jak widać jest teraz bardzo fajnie zrobione, że jakby z tych lewych liter rzuca się ten cień na prawo, z tych prawych na lewo, a z tych na środku rzuca się on prosto w dół. Także już uzyskaliśmy sobie bardzo fajny efekt. Dobra. Możemy sobie troszkę jakby może zmniejszyć ten cień, bo widać, że on tutaj troszkę wystaje, czyli prawy przycisk myszy, wybierzmy sobie skaluj warstwę i przeskalujmy sobie o kilka pikseli w dół, powinno być ok, dobra, jak widać już tutaj nic nie wystaje, może jeszcze tutaj troszeczkę wystaje, więc spróbujemy sobie przeskalować minimalnie o kilka pikseli, należy sobie z tym po prostu popróbować. Myślę, że coś takiego powinno być ok. Tutaj lekko wystaje, można to po prostu też tutaj usunąć, także żeby już nie było problemu. Wydaje mi się, że coś takiego powinno być ok, czyli wybierzmy sobie edycja, wyczyść, zaznaczenie brak. No i dobra, już nigdzie tutaj nie wystaje, wszystko wygląda ok. Już mamy dosyć podobny ten napis. Teraz musimy sobie stworzyć na tej warstwie z napisem tym naszym szarym takie proste zaznaczenie, kilka pikseli tutaj mniej więcej, coś takiego. I jakby zaznaczmy to na całym naszym napisie. Teraz musimy to wypełnić kolorem. Zablokujmy sobie kanał alfa na tej warstwie, klikamy tutaj. Wybieramy sobie ten taki jasny szary, który wybraliśmy na początku. No i zwykłym pędzlem zamalujmy po prostu sobie dół tego napisu. Zróbmy po prostu coś takiego. No i teraz zaznaczenie brak. Teraz może zduplikujmy sobie tą warstwę z cieniem i na tej warstwie wybieramy sobie ten kolor teraz grafitowy, który mieliśmy i kubełkiem po prostu sobie wypełniamy tą warstwę. Albo można wejść na przykład kanał alfa na zaznaczenie i teraz edycja wypełni kolorem pierwszoplanowym, czyli tym naszym szarym, zaznaczenie brak. No i teraz musimy zmienić sobie jakby kolejność tych warstw, czyli tą grafitową jakby w dół przesuwamy i teraz jest ona niewidoczna. Wybieramy sobie narzędzie zaznaczania, no i teraz na tej właśnie czarnej warstwie zaznaczamy sobie to, co chcemy usunąć, czyli robimy coś takiego, że jakby po skosie usuwamy po prostu z tych literek ten czarny napis. No i teraz na przykład edycja wyczyść i mamy coś takiego, zaznaczenie brak. No i robimy to wszędzie w naszych literkach, czyli tutaj też ja to prawdopodobnie przyspieszę. Po prostu pokażę, jak to zrobić jeszcze tutaj w tej na przykład literce prostej, po prostu usuwamy tutaj to wszystko, co tu powinno być, czyli mniej więcej coś takiego i robimy edycja wyczyść, zaznaczenie brak, no i w tych literkach po prawej stronie robimy to samo, tylko robimy na przykład tutaj. Należy pamiętać, że można edytować sobie to zaznaczenie, czyli jak już stworzymy punkt zaznaczenia, to możemy jeszcze go przesuwać, żeby mniej więcej dorównać temu skosowi, żeby to nie było takie sztuczne. I teraz zaznaczyliśmy sobie tutaj i edycja, wyczyść, zaznaczenie brak. No i ja teraz muszę jeszcze to zrobić ze wszystkimi tutaj literkami, także wydaje mi się, że teraz to przyspieszę. No i dobra, stworzyłem właśnie taki fajny cień, wydaje mi się, że dosyć dobrze to wygląda. No i teraz już właściwie mamy koniec, musimy sobie jeszcze obramować ten napis, czyli może wyłączmy sobie tło, stwórzmy sobie nową z widoku, czyli prawy przycisk myszy, wybierzmy sobie nowa z widoku, wyłączamy widoczność pozostałych warstw, mamy tą nową widoczną, zduplikujmy ją sobie, wybierzmy sobie kanał alfa na zaznaczenie na tej dolnej, wybierzmy sobie zaznaczenie powiększ, wydaje mi się, że o jakieś 7 powinno być ok, zmieńmy sobie jeszcze kolory na zwykłe czarno-białe i edycja wypełni
zaznaczenie kolorem pierwszoplanowym, czyli czarnym. Troszkę więcej to powiększę, czyli zaznaczenie, tutaj sobie cofnę i zaznaczenie powiększ. Myślę, że o 9 powinno być ok. No i teraz edycja w pełni kolorem pierwszoplanowym, zaznaczenie brak. No i wydaje mi się, że ok, dosyć teraz dobrze to wygląda. Stwórzmy sobie też teraz nową z widoku, czyli prawy przycisk myszy, wybierzmy sobie nowa z widoku. No i wybierzmy jeszcze na tej nowej, tutaj już tutaj widocznej sobie narzędzie, po prostu ołówka. Zmieńmy sobie pędzel na kwadratowy, no i zmieńmy sobie taki rozmiar, jak mamy tutaj szerokość tego paska, czyli jak widać ja jeszcze muszę troszkę zmniejszyć, jeszcze trochę, myślę, że około 10 to jest. I teraz musimy sobie jeszcze tutaj domalować pewne rzeczy, czyli na przykład tutaj u góry trzeba sobie domalować jeszcze ten pasek jak na dole. Oczywiście należy wybrać sobie jeszcze kolor, czyli wybierzmy sobie ten jasno-szary, ten, który był tutaj na tym pasku. No i robimy to takim sposobem, że klikamy sobie raz, przytrzymujemy Shift i klikamy w drugim miejscu coś takiego. Można, o właśnie, tutaj jeszcze sobie dorobić i też wydaje mi się, że fajnie to wygląda. Czyli robimy to ogólnie na całym napisie i myślę, że też to ogólnie przyspieszę. Także uzyskaliśmy sobie bardzo fajny efekt, ja jestem z niego dosyć zadowolony. Można sobie jeszcze te literki troszkę na przykład poprzesuwać, czyli troszkę je wyciąć, na przykład jakąś tutaj jedną literkę i ją troszkę przesunąć. Ale w tym wypadku myślę, że akurat mi dobrze wyszło, czyli zaznaczenie brak, nie będę raczej nic przesuwał. Tak to się prezentuje na białym tle, myślę, że też wkomponuję tutaj jakieś fajne minecraftowe tło. No i wydaje mi się, że ten poradnik dobiegł końca, jestem bardzo zadowolony z tego efektu. Też bardzo łatwo się to robi, po prostu trzeba było troszkę pomyśleć, jak to wykonać, no i ogólnie to wszystko, także zachęcam do stworzenia sobie właśnie takiego minecraftowego napisu, no i ode mnie to wszystko, zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco, zostawienia łapki w górę, jeżeli materiał ci się spodobał, no i ode mnie to wszystko, trzymajcie się, siemano!